Dzień dobry, zapraszam na karty dnia w poniedziałek. Ostatni dzień września przed nami. Zobaczmy, czego możemy się spodziewać. Piątka kielichów to jest niezbyt fajna karta przy sprawiedliwości. Może oznaczać jakieś rozczarowanie związane ze sprawami urzędowymi. Miejmy nadzieję, że to będzie tylko chwila i że tutaj damy radę. Damy radę. Dlatego, że tutaj karta kapłanki mówi o tym, że będziemy dzisiaj wiedzieć więcej. Duża siła, moc sprawcza mi się tutaj pokazuje dla nas, kochani, w tej arcykapłance. Wykorzystajmy dzisiaj siłę swojej intuicji, to co nam podpowiada właśnie ten szósty zmysł, gdzieś tam z tyłu głowy głos, żeby właśnie uniknąć tych rozczarowań i tego smutku, który się pokazał na początku. Jakiś wyjazd mi się tutaj szykuje. Z czym on może być związany? Wizyta właśnie u jakiejś osoby, która jest osobą urzędową, tak? Która pokazała się w tej karcie arcykapłana. To może być jakaś starsza osoba, taka, która ma duże doświadczenie, bardzo dużo wie. Z jednej strony to może być właśnie podróż i wizyta w tym miejscu i dojście do dosyć konkretnych wniosków. Natomiast z drugiej strony, ale też jedno nie wyklucza drugiego, to może być sytuacja, w której sprawy, które wcześniej, o których myśleliście, które gdzieś tam były w sferze planów, o których myśleliście na przykład po nocach, tak, dziewiątka mieczy, nabiorą tempa. Będziecie mieć takie poczucie, jeżeli spotkacie się z tą osobą, że nadajecie na tych samych falach, nawet jeżeli te osoby są dużo od Was starsze, bardziej doświadczone, to nie zmienia faktu, że Wy tutaj się pokazaliście jako arcykapłanka i arcykapłan. Dla wszystkich studentów też, tak, tutaj pierwsze zajęcia się na pewno też pokazały, tak, podróż na zajęcia, spotkanie z profesorem, z doktorem z panią doktor, tak? Tutaj się pokazują coś nowego, tak? Nowe zajęcia, nowe ustalenia. I można właśnie tą dziewiątkę mieczy przeczytać na odwrót, że coś ruszy z kopyta, coś, co was wcześniej było tylko w sferze waszych pragnień, marzeń, ale też martwiliście się, że nie uda wam się tego załatwić. Natomiast może też oznaczać, że mimo tych starań, mimo ruszenia z kopyta, mimo tego spotkania, które dużo wniesie, jeszcze się trochę pomartwicie. Jeszcze się trochę pomartwicie w tej dziewiątce mieczy. Te myśli gdzieś tam będą Was jeszcze dotykać. Szczególnie jak będziecie kłaść się spać gdzieś tam, będziecie zasypiać, to one będą wracać do Was. Także takie informacje dla Was. Pamiętajcie o tym, że tutaj mi się bardzo dobra rozmowa, bardzo dobra współpraca pokazała właśnie z tym arcykapłanem. Myślę, że to jest ważna informacja. Tak jakby jesteście na jednym poziomie. Energetycznie oczywiście. Trzymam kciuki. Pa, pa.